Cześć, serdecznie witam, nazywam się Artur Lesicki. Dzisiaj trochę o gitarze akustycznej i wykorzystaniu do jej nagłaśniania live Kempera. Zapraszam. Gitara akustyczna. Urządzenie piękne, szlachetnie brzmiące, moja wielka miłość od wielu lat. Gram na gitarze akustycznej dużo więcej niż na gitarze elektrycznej. Gramy w duecie z Markiem Zapiórkowskim, choćby projekt Celluloid, który mam nadzieję, że może na koncertach gdzieś widzieliście. Podczas próby do tego koncertu okazuje się, że ustawienie właściwe dźwięku zajmuje nam bardzo wiele czasu. W ogóle nagłośnienie gitary akustycznej live to jest ogromny problem, który zgłębiam od wielu lat. Problem polega na tym, że gitara akustyczna brzmi dobrze wtedy, kiedy nagłośniona jest mikrofonami. Najlepiej dwoma. W studio robi się to mikrofonami pojemnościowymi, czy małomembranowymi, czy wielkomembranowymi. Czasami czterema. Bierze się także dźwięk z pomieszczenia, dodatkowe ambienty. Natomiast na live jest to niemożliwe. W wypadku grania w zespole, gdzie gitara akustyczna pełni rolę stricte akompaniującą, czyli potrzebujesz zagrać po prostu skuteczne akordy, tu sytuacja jest może nie tak bardzo skomplikowana, chociaż także wymaga pewnych zabiegów. Wystarczy, wydaje mi się, dobre piezo z ewentualnym lekkim miksem jakiegoś drugiego pick-upu. W wypadku koncertów, gdzie gitara akustyczna jest instrumentem wiodącym, dodatkowo jest instrumentem, który gra sola, czyli instrumentem solistycznym, należy szukać tej opcji pokazania całego piękna brzmienia gitary akustycznej i często nie jest to łatwe. Żeby w ogóle rozmawiać na ten temat, warto wiedzieć, jak działają różne urządzenia nagłaśniające tę gitarę, czyli różnego rodzaju pick-upy do gitary. Spróbuję Wam dzisiaj pokazać kilka pick-upów na początek. Mam dwie bardzo fajne gitary, są to Lowdeny, gitary z bardzo wysokiej półki, dobrze brzmiące. Nie w tym jednak rzecz, rzecz bardziej w znalezieniu różnic, zalet, wad, zalet tych różnego rodzaju przetworników i tego, jak je połączyć, które nadają się do określonego sposobu grania, a później kilka słów na temat Kempera i tego, co można zrobić z Kemperem, bo cały system, który my stosujemy na koncertach właśnie duetowych z Markiem Napierkowskim, opiera się nie tylko o Kempera, ale o kilka innych sposobów nagłośnienia gitary, które znaleźliśmy w trakcie naszych wieloletnich poszukiwań i wydaje nam się, że już w miarę to przyzwoicie brzmi. Przetworniki. Mamy ogromną ilość różnego rodzaju przetworników, firm, które reklamują się jako najlepsze na świecie. Ja miałem możliwość sprawdzenia kilka z nich. Podstawowe rodzaje tych przetworników to są przede wszystkim przetworniki nazywane przetwornikami piezoelektrycznymi. Tak zwane, w skrócie mówiąc, piezo, coś, czego w zasadzie nie lubimy na gitarze, ponieważ ma swoje bardzo wielkie wady brzmieniowe, natomiast bez nich nie da się żyć na scenie w wypadku gitary akustycznej. Mówiąc inaczej, moim zdaniem taki przetwornik piezo to jest odpowiednik mikrofonu SM57, którym kosztuje 300 zł i nagrywa się nie wszystkie płyty świata gitarowe. Do tego domiksowuje się mikrofony za kilka czy kilkanaście tysięcy w niewielkim procencie i ten SM57 działa. Nagłośnienie mikrofonami w zasadzie w zespole jest prawie że niemożliwe gitary akustycznej. Musimy szukać innych sposobów, głównie sposobów nagłośnienia liniowego. Zatem to piezo, które ma swoją wadę, ma to swoje nieładne spektrum częstotliwości środkowo-wysokich, ono jest skuteczne i to jest klucz do wszystkiego. Ja uważam, że gitary akustycznej nie da się nagłaśniać w zespole live bez piezoelektryka. I teraz pierwsza sytuacja. Pokażę Wam dwa różne brzmienia piezo, różne przetworniki. Moim zdaniem w zasadzie różnice między piezo nie są aż tak znaczące. Chodzą słuchy, że te wszystkie przetworniki robione są w kilku fabrykach w Azji, wszyscy kupują mniej więcej to samo. Klucz jest chyba bardziej w dodatkowym elemencie przetwornika, czyli w układzie
w elektronice, która znajduje się w preampie, tutaj są znacznie większe różnice. Ja mam gitarę, w której zamontowałem taki kluczowy, wiodący piezo obecnie, czyli jest to LR Bax Anthem. System LR Bax Anthem, w którym mamy przetwornik piezoelektryczny. Bodajże jest to przetwornik, który wcześniej czy obecnie jest sprzedawany jako element. Oraz taki rodzaj quasi mikrofonu, który działa akurat w tym modelu w zasadzie tylko na struny wiolinowe, na strunach basowych cały czas działa piezo. Możemy robić między tymi dwoma sposobami nagłośniania gitary mix, możemy to blendować. Jak to działa, za chwilę zademonstruję, a potem powiem, co sądzę na ten temat i spróbuję pokazać Wam także inny przetwornik piezoelektryczny innej firmy. Zobaczycie, jak to brzmi i kilka wniosków. Zatem LR Bax Anthem, sam przetwornik piezoelektryczny. Ważna sprawa. Nagranie jest robione kabelkiem bezpośrednio do karty RME. W zasadzie niewielka jakaś ingerencja dodatkowych urządzeń, żeby nie koloryzować. Tak mniej więcej ten piezo brzmi. On jest skuteczny, on jest głośny. Sygnał w LR Bax Anthem nie jest zbyt duży i to mi się nie bardzo podoba w tym przetworniku. Między innymi dlatego, żeby spróbować upodobnić go do sygnału tego quasi mikrofonu, który jest wbudowany w cały system. Ten quasi mikrofon brzmi mniej więcej tak. Mamy mikrofon. Sprawdźmy sobie teraz miks obu urządzeń razem, czyli mniej więcej w okolicach podziału 50-50 to jest miks mikrofonu i pick-upu piezoelektrycznego LR Bax Anthem. Wnioski brzmieniowe. Moim zdaniem skuteczny jest tak naprawdę sam przetwornik piezo. Mikrofon jako taki, on bez miksu brzmi w miarę dobrze, natomiast w miksie po pierwsze nie możemy tego dawać zbyt dużo, po drugie nic specjalnego nie robi. Ja w zasadzie tego nie używam. Używam, jeżeli miałbym już powiedzieć tutaj konkretnymi wartościami, to jakieś może 15%, 10% tego mikrofonu wbudowanego, albo też w ogóle tego nie używam, o czym powiem na samym końcu, kiedy dojdziemy do sytuacji wykorzystania innych urządzeń, które nas bardzo interesują, czyli Kempera. Teraz kolejny przetwornik piezoelektryczny innej firmy, inna gitara. Bierzemy drugiego Loudena, stary Louden, ponad 20-kilkuletni, moja ulubiona gitara, na której nagrałem wiele płyt, inna. To jest, tamta gitara była gitarą, no taką spełnieniem moich marzeń, Brazilian Palisander, czerwony cedr, wysoki model, bardzo piękna. Natomiast tutaj mamy coś, co Louden lubi najbardziej, czyli orzech z cedrem. Gitara przede wszystkim ma jedną wielką zaletę, jest niebywale rozegrana, bo ja na niej naprawdę dużo grałem. Zatem ten test, który robimy w tym momencie, nie jest testem stuprocentowo laboratoryjnym, ale coś może pokazać. Tutaj jest zamontowany piezo firmy Headway, taka angielska firma. Ja miałem ten piezo bardzo długo, on mi się niestety zepsuł.
W zasadzie się po prostu pokruszył, czysto mechaniczna sytuacja i firma Headway zrobiła mi kolejny, mimo że już nie robią dokładnie tych piezo. Natomiast dla mnie specjalnie jakoś dogadałem się z nimi, zrobili. Posłuchajcie, jak brzmi ten przetwornik na gitarze Lowdena O23, tam mieliśmy gitarę O38. Staram się mniej więcej grać podobną dynamiką, jakąś podobną melodykę, żebyście spróbowali znaleźć różnicę. No mówię, gitary są różne, natomiast na wykresach, no nie chcę tutaj robić może jakiejś matematyki, ale ten Headway ma dużo wyższy sygnał. W Anthemie mamy sytuację, tak jak powiedziałem, niższego sygnału, nawet powiedziałbym, że znacząco niższego niż średnia przetworników wszystkich piezoelektrycznych, z jakimi miałem do czynienia. I to mi się trochę nie podoba, bo czasami są jednak tam niewielkie problemy z wysterowaniem tego. Tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast ten przetwornik dla mnie, mówimy w tym momencie o przetworniku Headwaya, on jest również bardzo skuteczny, troszkę może bardziej środkowy. Natomiast sam w sobie nie bardzo chyba gra i trzeba coś z nim zrobić. I tu mam ciekawostkę, która jest w ogóle znana w świecie gitarzystów akustycznych. Mówię o przetworniku dodatkowym, który mam tutaj zamontowany w tej gitarze, czyli przetwornik K&K, czyli K&K. To jest przetwornik aktywny. Na pasywnym, na tym Pure K&K w zasadzie moim zdaniem nie da się grać, bo miałem taki kiedyś i ten sygnał był bardzo niski. Przy aktywnym przetworniku ten sygnał jest trochę wyższy i ja ten sygnał blenduję oczywiście, ponieważ jestem zwolennikiem, tak jak powiedziałem, znajdowania jakby dobrego brzmienia z kilku elementów. Zatem zobaczcie ten K&K, jak brzmi sam. Co? Fajnie, natomiast sygnał bardzo niski. Trzeba go mocno wzmacniać. Ja wychodzę tutaj kablem stereo, który później przez odpowiednie preampy blenduje, miksuje. Robię z tego miks. Ten K&K to jest dla mnie, jakbym miał znów używać porównań mikrofonowych, to jest dla mnie taki Royer 121, prawda? Royer 121, mikrofon wstęgowy, bardzo drogi. Ale w przypadku miksu z SM-em dodajemy go też 20%. I on coś robi. Daje to body gitarowe, takie, którego nie ma ten SM, który jest skuteczny, przybijający się. I teraz ten K&K sam w sobie moim zdaniem się nie sprawdza. Może przy graniu solowym, solistycznym, może gitarzyści klasyczni, ale tam to już w ogóle ten niuans, jeżeli chodzi o dźwięk, jest tak wysoko poprzeczka jest postawiona, że w sumie chyba też nie. Może dodatkowo mikrofon, solista, K&K, ok, to może działać. Natomiast w zespole, czy nawet w niewielkim zespole bez bębnów, w sam K&K nie. Ale w miksie na przykład z dobrze brzmiącym, o porządnym sygnale Headwayem, brzmi to tak. To jest miks. Wydaje mi się, że bardzo fajne rozwiązanie. Mam to zrobione w gitarze Lowden O23, w gitarze nowej O38 nie mam, mam Anthema. Rozważam sytuację, czy nie spróbować tego zrobić. Zobaczę. Wszystko jest in progress, jak to mówią. Natomiast przejdźmy już do
istotniejszych spraw. Jeszcze słówko. Oczywiście mamy bardzo wielką liczbę innego rodzaju pick-upów. Magnetyczne. Miałem w tej gitarze kiedyś coś, co kosztuje teraz chyba $600, czyli Sunrise, pick-up magnetyczny używany przez Jamesa Taylora, słynny, moim zdaniem średnio działający, mimo że jest tak drogi. Miałem jeszcze kilka innych pick-upów, które sprawdzałem, zarówno LR Baxa, jak i innych firm. To, co Wam pokazuję, wydaje mi się, że jest optimum. Dobry, prosty, mocny piezo plus dodatkowe źródło, na przykład K&K, albo coś, co zrobimy za chwilę i coś, co, do czego przyda nam się Kemper. Wszystkie próbki, które nagrywam, to są próbki na razie zagrane bezpośrednio do karty, czyli po prostu wchodzi sobie kabelek liniowo, zostaje to nagrane bez specjalnego dobarwiania i również nie używam żadnych tutaj zabiegów, żadnych ekwalizacji, kompresji. Po prostu tak to wchodzi. To można znacząco poprawić jeszcze podczas fazy miksowania tego na żywo. Zatem, innego rodzaju źródła, w zasadzie ich nie wykorzystuję, uważam, że nie są skuteczne. Natomiast wykorzystuję Kempera. I dlaczego Kempera? Dlatego, że wpadłem w pewnym momencie na taki pomysł. Używam go do gitary elektrycznej, okej, działa mi w warunkach sesyjnych. Potem stwierdziłem, dobrze, jeżeli można sklonować wzmacniacze, kostki, głośniki, dlaczego by nie sklonować dobrego preampu? Wtedy jadąc gdziekolwiek, ten dobry, bardzo dobry preamp jestem w stanie wykorzystać. A tak się złożyło, że mam akurat w domu preamp NIF 1073. Zrobiłem klona tego 1073. Za chwilę pokażę Wam nagranie, jak brzmi piezo nagrany przez 1073 na gitarze O38 i co można z tym później zrobić. Przechodzimy do tego, co pewnie Was najbardziej interesuje, czyli do Kempera. Kemper on Acoustic. Jak wykorzystać to urządzenie przy gitarze akustycznej? Wydaje mi się, że to zastosowanie jest troszeczkę mniej często spotykane, a myślę, że może być bardzo, bardzo pożyteczne. Ja tak robię. Włożę tego Kempera jako urządzenie zarówno do gitary elektrycznej, jak i do gitary akustycznej. Zacznijmy od samego setupu i tego, co można z niego wyciągnąć przy gitarze akustycznej. Wszystkie profile, które zrobiłem, ja będę udostępniał Wam. Pojawi się link na dole. Są to profile, które zrobiłem z preampu NIF 1073, moje ustawienia. Coś, co na koncertach jest już sprawdzone, działające i naprawdę wydaje mi się, że jest to fajne. Przed chwilą słyszeliście próbkę. Brzmi to inaczej, brzmi to bardzo dobrze. Dodatkowo, co możemy zrobić? Zyskujemy dostęp do wszystkich funkcji Kempera, do wszystkich funkcji urządzenia, które dają nam ogromne możliwości kreowania dźwięku na live, co jest prawie że niemożliwe w wypadku gitary akustycznej włączonej kabelkiem i którą zajmuje się pan, który na przodach robi dźwięk. Tutaj dostajesz wszystko. Dostajesz możliwość regulowania poziomów, dostajesz całą bazę świetnych efektów, co przy grze solistycznej jest bardzo istotne. Dostajesz możliwość wyrzucenia drugiego sygnału, bo ja tak używam Kempera, na swój własny monitor, w którym możesz sobie zrobić taki dźwięk, jaki lubisz. Możesz podciąć dół, podciąć górę, dołożyć efektu i tak dalej. Pełna funkcjonalność działań przy bardzo dobrym dźwięku, ponieważ jest to dźwięk powtarzalny, wychodzący z preampu NIF 1073 DPA, który został przeze mnie sklonowany. Jeżeli sobie ustawisz ten dźwięk w domu wcześniej, szansa, że ktoś ci to później zepsuje w przypadkowym jakimś miejscu, gdzie będziesz grał, jest niewielka. Same brzmienia.
troszkę więcej pogłosu. Jedziemy dalej. Delay. Może coś w rodzaju efektów o bardzo długim czasie wybrzmiewania decay time. To wszystko puszczamy oczywiście w stereo. Zupełnie inny kolor jest tych efektów przestrzennych puszczanych w stereo. Albo dalej, kolejny program, który używam, czyli wykorzystanie różnego rodzaju efektów typu delay, reverb. Bardzo ciekawa sytuacja. Ok, to wszystko robi nam Kemper, to wszystko robią nam dobre programy. Ale jest jeszcze coś, co warto zrobić na live. Do tego dźwięku, do tego, co dajemy de facto linią, kabelkiem, co wychodzi z Kempera, mamy oczywiście monitor, mamy swój monitor, odpowiednio ustawiany, wejście monitorowe, zewnętrzne, sterowane przez Kempera. Dokładamy po prostu trochę zwykłego, prawdziwego mikrofonu. Zaraz go podłączymy i włączymy. To jest w dobrej klasy mikrofon akurat, pojemnościowy DPA4011, czyli wysoka półka. Natomiast można użyć każdego mikrofonu pojemnościowego, dołożyć trochę tej prawdy, trochę powietrza, odgłosów, przesuwania ręki, prawdy. Zatem cały system gra w następujący sposób. To, co ja używam. Gitara z urządzeniem nagłaśniającym typu piezo, bez używania mikrofonu z antema. Tylko sam piezo dobrej klasy, puszczony przez Kempera, w którym jest profil dobrego preampu, w którym używam efekty przez siebie ustawione w różnych konfiguracjach, poziomy, w którym podcinam czasami skrajne częstotliwości niepotrzebne. Monitoring osobny na osobnym moim wzmacniaczu. Dodatkowo drugi monitor, który używamy na live, zazwyczaj organizowany i ustawiony na scenie. I do tego tylko naprzód troszeczkę mikrofonu. Może to być nawet dynamik, może to być tani mikrofon pojemnościowy, może być drogi jak macie. Nie ma wielkiej różnicy na live, ale on coś daje. I ten cały zestaw gwarantuje bardzo przyzwoite brzmienie. Zobaczcie, jak to będzie brzmiało w całości z mikrofonem.
Kemper on Acoustic. Warte rozważenia, warte eksperymentów. Naprawdę może się sprawdzić live przy nagłośnianiu gitary akustycznej. Ja to z powodzeniem stosuję. Ogromnie dziękuję. Nazywam się Artur Lesicki. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu i Wam się podobało, to może zostawcie jakiś ślad. Subscribe, coś takiego. To chyba na początku trzeba mówić. Do następnego razu.